Dzień dobry Państwu. Spotykamy się jak zwykle co piątek. Proszę Państwa, sytuacja covidowska uspokaja się na tyle naszego powiatu, jak Państwo widzicie z raportów. Więc umówmy się w ten sposób, że nie będziemy publikować codziennie raportów, jeśli one nie będą ulegały zmianie. Mówię tutaj o gminie, a w powiecie, chyba że to będzie zmiana istotna, to w ten czas też będziemy publikować, bo nie ma sensu zaśmiecać aplikacji tymi samymi danymi. Jest o tyle dobrze, że jak Państwo widzicie, w różnych częściach kraju COVID-u jest sporo. W naszym powiecie odpukać i Bogu dziękować mamy tak, jak mamy. I w związku z tym, że te spotkania, które z Państwem odbywam co piątek, przewodnią rolą jest okres pandemiczny, myślę, że nie będę Państwa co piątek męczył swoją osobą i gdyby sytuacja się zmieniła, bądź gdyby trzeba było się spotkać z innych powodów, to w ten czas będę się pojawiał też pod tytułem do mieszkańców Międzylesia. Zresztą widzę już po oglądalności, że Państwo, a może my wszyscy, wracamy do normalnego życia. To nie znaczy, że nie powinniśmy przestać uważać. To nie znaczy, że nie mamy stosować się do ostrzeń i do poleceń władz, czy to w przedszkolu, w przedszkolach, w żłobku, w szkołach, ponieważ to wszystko jest, jak Państwo wiecie, kierowane przez ludzi, którzy mają wiedzę na pewno większą od nas, a przynajmniej powinni mieć. Ja ze swojej strony dalej apeluję, żeby przychodząc do urzędu, czy chodząc do sklepów, stosować się do nakazów. Wiem, że są sprzeczne interpretacje prawa, mam nadzieję, że wreszcie prawo zostanie tak skonstruowane, żebyśmy mogli jednoznacznie stosować się do nakazów w taki sposób, żeby nie naruszać prawa. Także proszę Państwa, do zobaczenia następnym razem.